No na pewno teraz w tej takiej mało komfortowej sytuacji, gdzie przegraliśmy dwa mecze, w tym od dawna pierwszy u siebie, no na pewno zadanie podstawowe dla wszystkich to jest pozbierać się, zregenerować i pozbierać się, przygotować do meczu, odzyskać swoją formę, odzyskać swój rytm, zaangażować się w pełni w to, co robimy i przełamać tą złą passę. Na pewno przeciwnik trudny, na pewno przeciwnik, z którym już się potykaliśmy raz, stąd trochę będziemy przygotowani na pewne rzeczy, jeśli chodzi o grę, o taktykę, grę przeciwko temu zespołowi. No i tak jak powiedziałem, sfera psychiczna, mentalna, motywacyjna w tej chwili musi być na najwyższym poziomie, bo opieramy się praktycznie na tym samym składzie. Mało tego, wypadł prawdopodobnie Cholewiak z gry na treningu, skręcenie stawu skokowego. No i teraz 3-dniowa pauza w treningach, ponieważ jutro wyjeżdżamy, no praktycznie będzie problem z jego gotowością do gry. Ale tak jak powiedziałem, no nieszczęście jednych jest, powiedzmy, szansą dla pozostałych. Na pewno będą przemeblowania w składzie, trochę nowych twarzy, zawodnicy, którzy do tej pory mniej grali. Myślę, że to będzie duży czynnik motywacyjny, który pozwoli zawodnikom na takie dobre wejście w mecz, rozegranie dobrego spotkania i co najważniejsze, przełamania tej złej pasy. Jest to dopiero tydzień, więc niedługi okres. Na pewno tutaj takie ogólne wrażenie, jak klub funkcjonuje i dookoła jaka jest baza, są bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jestem też tu po to, żeby pomóc i na boisku, i poza boiskiem, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No, jedziemy do Chojnic na pewno po trzy punkty, powalczyć o te trzy punkty i jestem dobrej myśli. No, myślę, że potencjał w zespole jest duży. Kwestia tego, kiedy gdzieś tutaj się nastąpi te przełamanie i ten potencjał zostanie uwolniony, ale ja jestem dobrej myśli i optymistycznie patrzę w przyszłość. Po to tu przyszedłem też, żeby pomóc. Tak jak mówię, no drużyna ma potencjał i dobrze to wygląda moim zdaniem na treningach i widzę, że poszczególne osoby, poszczególni zawodnicy mają umiejętności, więc ja po prostu chciałbym się w ten zespół wkomponować i w miarę swoich możliwości jak najwięcej pomóc, a jak to w piłce bywa, tak i tak wszystko zweryfikuje boisko, więc też nie ma za dużo co o tym mówić, tylko po prostu trzeba na boisku to pokazać.